Dzień dobry, witam wszystkich Państwa na uroczystości jasełkowej. Proszę Państwa, bardzo proszę o zajęcie miejsc i będziemy już zaczynać. Też taka mała uwaga, cały występ będzie nagrywany i dzisiaj wrzucony do sieci, także można się skupić na oglądaniu, tutaj podziwianiu naszych artystów. Także zapraszamy na występ. Radości.
Thank you.
aby zapisać się każdy do swego miasta. Wyruszyli też Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, gdyż pochodził z domu i rodu Dawida, aby zapisać się wraz z poślubioną sobie Marią, która była brzemienna, a gdy tam przebywali, nadszedł dla niej czas rozwiązania. Urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w mieszkaniu. Oto Słowo Boże. Kochani, gromadzimy się w tym ważnym czasie i każda społeczność, każda rodzina gromadzi się, by wspominać te wydarzenia, kiedy rodzi się Pan Bóg, rodzi się w Betlejem. To piękne przedstawienie, które widzieliśmy, a które niewątpliwie dzisiaj było wydarzeniem kulturalnym w stolicy. Niewątpliwie. Natomiast wprowadzając śpiewanie kolęd i czytanie Świętej Ewangelii przybliża nas do tego wydarzenia, kiedy Pan Bóg urodził się w ludzkim ciele. Ktoś powie, to niemożliwe. Ależ to niemożliwe. Tak, u człowieka to niemożliwe, ale u Pana Boga wszystko jest możliwe. I dlatego On dla nas narodził się w ludzkim ciele, by nas wybawić. Pamiętamy o Betlejem, ale mamy także pamiętać o Golgocie, o Jerozolimie. I gromadzimy się także, żeby wspólnie przeżywać ten święty czas, żeby pobyć ze sobą, żeby we wspólnocie naszej narodził się Jezus, bo On powiedział, że gdzie dwaj albo trzej się zgromadzą w Jego imię, tam On jest obecny, więc jest tutaj, tu i teraz, razem z nami. Natomiast będziemy dzisiaj łamać się opłatkiem. Czy mogę opłatek kawałeczek? Będziemy łamać się opłatkiem, składać sobie życzenia. Popatrzmy na ten biały chleb i ważne, żeby też odczytać symbolikę tego chleba, że my wszyscy dzięki mocy Pana Boga i dzięki Nowonarodzonemu mamy stawać się dobrzy jak chleb. Mam być dobry jak chleb. I także dzięki Jezusowi mam mieć czyste serce. Kiedy z kimś rozmawiam, kiedy z kimś się spotykam, mam mieć czyste serce. I tego życzę wszystkim, dobroci i czystego serca. Amen. Dołączyć się do życzeń księdza Lacha. Kilka słów refleksji na temat narodzenia Chrystusa i samego Chrystusa. Dzisiaj w związku z tym, że wokół nas dzieje się bardzo dużo i też próbą poddawana jest nasza wiara w Chrystusa. Chciałbym tylko tutaj przytoczyć świadectwo jednego świętego, który jako młody chłopak, 13-letni chłopak, właśnie załamała się w nim wiara pod wpływem starszych kolegów, którzy powiedzieli, że Chrystus nie był Bogiem. I on modlił się długo, prosił o pomoc Boga, by się objawił. Jednak przyszła mu taka myśl, że skoro Chrystus był dobrym człowiekiem, pomagał innym ludziom, uzdrawiał, leczył,
karmił, wskrzeszał, uczynił wiele, wiele dobra. Za to już należy Go kochać. I wówczas ujrzał Chrystusa, który przed nim stał i powiedział: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. I patrząc na jasełka, starajmy się zobaczyć miłość Chrystusa do każdego z nas. Że to do Adama, do Kasi, do Krzyśka, do Piotrka, do Mateusza, do Ani, do Zosi. Chrystus się rodzi i przychodzi, a potem oddaje za nas swoje życie. I życzę, abyśmy ukochali Chrystusa całym sercem, w czym myślę, że każdemu z nas pomoże to piękne przedstawienie, które niewątpliwie, tak jak ksiądz Darek powiedział, najważniejszym wydarzeniem kulturalnym dzisiaj w stolicy było, jest i będzie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam błogosławionych świąt Narodzenia Chrystusa. Zabrali tę radość, to szczęście, które tutaj panowało dzisiaj na scenie. I żeby to szczęście i radość trwało przez całe święta i jeszcze dłużej. Żebyście radośni, szczęśliwi, zadowoleni wrócili w nowym roku do szkoły i z radością z nami się spotkali. Ja dołączam się do tych życzeń. I jeszcze zaproszę przy okazji wszystkich na kolejne spotkanie nasze wspólne. Kolejne nasze spotkanie będzie 6 stycznia. Żywa szopka w Instytucie. Jeden dzień, 6 stycznia. Ale będzie to okazja też do spotkania, do rozmów, do odwiedzenia Instytutu z rodzicami, z dziadkami, z rodzinami. Więc serdecznie zapraszam i życzę wesołych świąt. Opłatki. Teraz opłatki.